Witam, tu Sebastian, londonsky.net. Pamiętajcie o ciekawych rzeczach, jedzeniu, roślinach, etc. Dzisiaj będzie o roślinkach, konkretnie o mięsożernych roślinkach, bo trzeba przesadzić. To jest kapturnica, mięsożerna roślinka, która zwykle rośnie w górach, proszę bardzo. Tu takie ma dzbaneczki, o, i tam jest sok trawienny, wpadnie tam mucha, pająk czy komar, czy tutaj od razu jest zjedzone. Nie wiem, palca nie wkładałem, nie wiem, czy palca zje, ale wolę nie ryzykować. Generalnie chodzi o to, że roślinka ma już za ciasno, co widać po tych właśnie uschniętych. One zwykle na zimę i tak usychają. To trzeba było ją przesadzić, a idealny termin przesadzania to jest teraz między wiosną a zimą, czyli marzec akurat, nie? A że widać, że piękne rosną te roślinki, proszę bardzo, tu jest muchołapka, już niebawem będzie kwitła i warto o nie zadbać. Muchołapki akurat nie trzeba przesadzać. A jak to zrobić? Najprościej, żeby nie wyleciał ten sok z liści, to najprościej ścisnąć lekko doniczkę, w której ona rosła. I zwyczajnie złapać. I wyciągnąć. O, w ten sposób. Proszę bardzo, jest wyciągnięta. Salutka. Teraz nasypię na spód trochę ziemi od kompostu takiego do drugiej doniczki, większej ciutkę. Może aż taki kawałku to nie. I włożę. I teraz całość obsypię dookoła. W ten sposób, jak się przesadza roślinki, to nie uszkadza się systemu korzeniowego. I one sobie dalej spokojnie rosną. Są bardzo wdzięczne, szczególnie latem, jak jakieś komary, mole czy muszki wlatują przez okno i są otwarte, to od razu są zwabiane przez te roślinki i zjadane na miejscu. To się sprawdza, zwłaszcza jak się mieszka gdzieś koło lasu, dookoła są ogrody, warto. A czym je podlewać, mięsożerne rośliny? Szczególnie te, które lubią rosnąć w czystych terenach, zwłaszcza gdzieś na jakichś bagnach lub w górach, tak jak kapturnica i muchołapka. Ja podlewam, tam niektórzy producenci zalecają wodą destylowaną albo stałą wodą z kranu. Ja podlewam je wodą z zamrażarki, a konkretnie przegotowaną wodę wlewam do plastikowej butelki. Wstawiam do zamrażarki na noc i jak zamarznie, to wyciągam tą wodę i zostawiam, żeby się samodzielnie rozmarzła, nie podgrzewam jej ani nic. I to tak samo jakby było śnieg z roztopów bądź deszczówka, wtedy ma inną polaryzację ta woda i jest bardzo, bardzo zdrowa i pożywna dla tych wszystkich roślin. Proszę bardzo. Kapturnica ma nowe miejsce. Tu jakiś pajączek się zagościł, widocznie umie unikać soków trawiennych tej kapturnicy, ale generalnie to jest owadożerna roślina. Zresztą to widać po ich liściach, jakby były tu naczynia krwionośne, tak widać. Nie obcinam tych starych liści, poczekam aż one same zwiędną całkowicie, wtedy one opadną, a tu jak widać w środku wypuszcza nowe listki. Teraz ma większą doniczkę, może sobie spokojnie rosnąć. Warto trzymać takie roślinki w domu, choćby dla satysfakcji. Proszę bardzo, tak samo muchołapkę.
Proszę bardzo, takie szczęki, nie wkładałbym tu palucha, chociaż ktoś może zaryzykować, jak chce. I to by było na tyle. I na koniec coś ekstra, jako że dzisiaj według kalendarza ogrodnika zazębiają się dwa dni. Dzień, w którym, ostatni dzień, w którym można sadzić rośliny, których plonem jest, są liście, oraz dzień, który zaczyna się dzień, którym plonem jest owoc, więc postanowiłem przeprowadzić eksperyment. Taki. Widziałem na YouTube, że koleś posadził, ja co prawda nigdy tego nie robiłem, więc postanowiłem sprawdzić to przy Was. Wrzucę do tego pojemnika trochę ziemi. To jest taki pojemnik po jakimś cieście czy po czym, pełno takich sklepach jednorazowych. Wrzucę trochę ziemi. O. I kupiłem taką odmianę pomidorów, pomidorków koktajlowych. Proszę bardzo, to są tak zwane złoty deszcz. Tak się nazywają, na takich gronach rosną. I postanowiłem, tak jak ten gościu, wziąć pomidorka. Odkleję tą dupkę. I zwyczajnie przekroić go na plasterki. I te plasterki włożę do ziemi. To jest akurat bardzo dojrzały już pomidorek. Więc jakby się zjadło, mogłaby skórka stanąć na żołądku, więc nie bardzo go szkoda. O. Wezmę jeszcze jednego. I zobaczymy, co z tego wyrośnie. Facet pokazywał na filmie, że wyrosło. Był to film amerykański, więc tak jak, kurde, American Dream. Spróbujmy. Pobawmy się w magię. Proszę bardzo. Torf jest dość wilgotny, więc nie trzeba za bardzo podlewać. I przysypiemy tylko ziemią. I teraz ten pojemniczek zamknę. I mamy szklarnię. I to by było na tyle. Odwiedzajcie londonsky.net. Szukajcie ciekawych propozycji roślinek na ten rok. A jest ich bardzo dużo i będzie w tym roku bardzo dużo. Do zobaczenia. Sebastian, a za kamerą Mania, jak zwykle. Pa, pa.